No i na co ci te książki? W gruncie rzeczy ludzie różnią się od siebie mniej niż sądzimy. W swojej esencji są tacy sami. Tu w Albanii nawet nie wiesz, o czym można marzyć, bo niczego innego nie widziałeś. A książka przenosi cię w czasie i przestrzeni jak latający dywan. Siedzisz pod drzewem chłymy, krowy snują się wokół, wiesz, że nigdy stąd nie wyjedziesz, a w myślach możesz być wszędzie. To tak, jakbyś ciągle otwierał nowe okna i oglądał nowe miejsca i nieznane twarze. Gdy miałem czas, chodziłem do kryjówki, którą urządziliśmy sobie wśród krzewów. Tam w umówionym miejscu zawsze czekała na nas książka. W końcu ktoś podejrzał naszą kryjówkę, poszedł sprawdzić, co tam robimy, znalazł książkę i zaniósł ją na komisariat. Czasami zadają sobie pytanie, kto nas wsypał. W naszej wiosce nawet drzewa miały uszy. Albania miała być przygodą, ale taką krótką. Wyobrażałam sobie, że to wszystko będzie trwało 6 miesięcy, że akurat tyle mi wystarczy. A potem okazało się, że to wygląda zupełnie inaczej, że Albańczycy nie chcą ze mną rozmawiać, że te wszystkie pytania czy o przeszłość. Ale nie o tym. Tak, tak, że te wszystkie pytania o przeszłość są zbywane, że ograniczają się do jakichś takich krótkich fraz o tym, że trudno było dostać pomidory, za narzekanie, że one są obite, można było trafić na 2 lata do więzienia itd., itd. Nagle ta Albania zamieniała się w jakieś takie po prostu niemalże anegdoty o przeszłości, które nic nie mówiły. I dopiero po 6 miesiącach, kiedy po prostu jeden kolega artysta tak dosyć mnie zrugał za tę taką niefrasobliwość w podejściu do tematu, ja uświadomiłam sobie, że dopóki nie nauczę się języka, to Albańczycy nie będą traktować mnie poważnie. I wraz z nauką języka i w ogóle czytaniem forów dyskusyjnych, gazet, książek, przyszło też takie w ogóle zrozumienie, ale też wiedza, jak zadawać pytania. Żeby oni nie uciekali i nie zamykali mnie jakby w tych takich prostych odpowiedziach. I tak naprawdę taka realna praca nad książką, kiedy rzeczywiście już te historie były tym, co ja chciałam usłyszeć, one się zaczęły dopiero po 2 latach mojego życia w Albanii. A dopiero drugi, trzeci i powiedzmy początek 4. roku to już była taka gęstość opowieści, też umiejętność znajdowania odpowiednich bohaterów, ludzi, którzy mieli dostatecznie dużo wrażliwości i tej takiej samowiedzy, żeby nie tylko opowiedzieć o swoim doświadczeniu, ale żeby umieścić to w perspektywie Albanii i jeszcze znaleźć ten kontekst taki bardzo uniwersalny. Cała twoja książka jest o zniewoleniu, a tak naprawdę piszesz o wolności. Tak, i o poszukiwaniu wolności i o tym, jak tak naprawdę żyjemy w przestrzeni swojego świata wewnętrznego i możemy sami sobie tę wolność wynegocjować. I nawet jeżeli funkcjonujemy w systemie głęboko opresyjnym, to jednak możemy sobie stworzyć minimum poczucia kontroli. Jakby zachować tę wolność, a wraz z nią zachować tą godność, poczucie godności. I książki często są narzędziem do tego, tak, prawda? Tak. I te odpowiednie książki, te książki, które też należy czytać tak krytycznie. No, to jest bardzo ciekawe, co było dozwolone, a gdzie już zaczynała się ta literatura, która mogła właśnie kształtować to poczucie jednostkowości. Bo i niezależnego myślenia. Tak, bo mamy do czynienia z tą właśnie narracją o kolektywie, że my jesteśmy tą zbiorowością, my naród, my Albańczycy i tak dalej.
I to myślenie ja było absolutnie stłumione. Choćby to, że psychologia funkcjonowała w jakiejś takiej szczątkowej postaci, jakby kwestia introspekcji i też takie organizowanie ludziom życia, żeby być czasownikiem przede wszystkim, żeby budzić się rano i funkcjonować w takiej rzeczywistości pod tytułem ja muszę zawalczyć o jedzenie, znaleźć jedzenie, pójść do pracy, wrócić, na koniec jeszcze po prostu posprzątać dookoła. I już zasypiam tak wykończony i tak zmarnowany, że nie mam siły w ogóle zastanowić się, kim jestem, co tutaj robię, co muszę robić, ile nie mogę. Żeby to ja było zawsze gdzieś po prostu włożone do kieszeni i najlepiej zapomniane. To mnie ocaliło. Ta biblioteka. Jak ktoś, kto się nią wcześniej zajmował, to naprawdę stworzył niesamowitą kolekcję. Wszystkie dzieła Szekspira, Balzaka, cała klasyka grecka. Wiedza miała trafić do najbardziej zacofanych zakątków Albanii, ale odizolowanie wioski przyniosło niesamowitą niespodziankę, bo na półkach znajdowałem książki, które w Szkodrze dawna były zakazane. Wszystkie dzieła Petera Marki, Drittera Golego, Ismaila, Kadary. No, najwidoczniej rozkazy partii nie docierały na peryferię. No, ta biblioteka mnie ocaliła. Byłem na bezludnej wyspie, a mogłem od nowa tworzyć siebie. Czytając twoją książkę, miałam wrażenie, że mimo, że opisujesz historię komunistyczną, zniewoloną Albanię, to tak naprawdę opowieści tych bohaterów jakoś są bliskie temu, co dziś, co tutaj, teraz. Na przykład właśnie ta sprawa kobiecej wolności. Opowiadaj, że niedawno kobiety wyszły w Tiranie na ulicę walczyć o swoją wolność, także... Tak, to był proces, który też wzbudził wielkie emocje ze względu na to, co znalazło się na sztandarach i na plakatach. Tam pojawiło się po raz pierwszy hasło, które wcale nie jest oczywiste w albańskiej przestrzeni publicznej pod tytułem Moje ciało jest moje. To jest bardzo ważne właśnie w kwestii tego patriarchatu albańskiego, ponieważ zawsze jednak było takie przekonanie, że to ciało kobiety właśnie należy do jej rodziny i do społeczności. Że właśnie kobieta o tym ciele nie decyduje, że to często społeczność decyduje o tym, na przykład, kiedy kobieta wyjdzie za mąż i za kogo. I wydawałoby się, że to jest szalenie dziwne, a ja rozmawiałam z moją koleżanką ostatnią, która ma 26 lat, i ona mówiła, że pochodzi z małej wioski, z biednej rodziny, ma oprócz tego siostrę rok młodszą i tam wyraźnie jakby społeczność lokalna zdecydowała, że już dla tych dziewczyn nie ma specjalnej przyszłości, one muszą jak najszybciej wyjść za mąż. I nawet ktoś tam wysoko postawiony w wiosce już znalazł męża dla tej mojej koleżanki. I mówimy o sytuacji sprzed kilku lat. I dla niej to było oczywiste, że ona musi się wyrwać i pojechać do Tirany i zacząć studiować. I dla niej to jest sposób, żeby uniknąć tego zamążpójścia w wieku 19 czy 20 lat. Tak bardzo, bardzo wcześnie. I dlatego w tym momencie 2/3 absolwentów uczelni to są kobiety właśnie. Bo to są te dziewczyny z wiosek i małych miasteczek, które wyrywają się do Tirany, bo wiedzą, że dla nich to jest szansa, żeby przedłużyć sobie lata wolności i żeby jeszcze uniknąć tego samążpójścia. No bo jaki jest sens życia kobiety? No powiedzmy, że ona chce zrobić jakąś karierę, zdobyć te studia, zdobyć to wyższe wykształcenie, ale jeżeli nie to, to powinna jak najszybciej wyjść za mąż i rodzić dzieci.
I to było bardzo ciekawe, jak ważnym hasłem była ta kwestia wolności kobiety i jej prawa do decydowania o sobie. I w ogóle te dziewczyny młode, kilkunastoletnie, dwudziestoletnie, one nawet celowo były dosyć wyzywająco ubrane i samo to było szokujące. I to było ciekawe, jak dzień później właśnie zawyli ci wszyscy wujaszkowie albańscy, którzy też nadają ton debacie publicznej i mówili, oburzeni. Jak to możliwe, że nagle dziewczyny są dumne z tego, że wyglądają jak panienki, po prostu kobiety lekkich obyczajów, to nie są Albanki. Jakby prawdziwa kobieta albańska jest jakby, skromna. Dba o swoją godność i jest skromna. Więc cudowna była ta zuchwałość kobiet. To, że one tak bardzo świadomie też wyreżyserowały te protesty i że te kwestie wolności ciała tak wyraźnie wybrzmiały i spowodowały takie oburzenie. To znaczy, że to są rzeczy, które są kompletnie też nieprzepracowane. I te dziewczyny tak naprawdę dopiero teraz znajdują język, żeby opowiedzieć o tym, że chcą czuć się wolne. Zawsze trzeba tę wolność jednak dbać o nią, prawda? Bo w każdej chwili, tak. Czy w komunistycznej Albanii, czy w wolnej Polsce, łatwo jest ją, zwłaszcza kobietom, odebrać. Tak, i to jest też bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby mieć świadomość tego, jak na każdym kroku tę wolność sobie negocjujemy. Że wolność nie jest czymś danym raz na zawsze. Że to jest kwestia po prostu wypadkowej pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne i polityczne. I w momencie, kiedy władza ma po prostu ambicje i potrzebę, żeby ingerować w kwestie tak prywatne i osobiste i intymne, my musimy jakby szczególnie walczyć o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby obronić tę wolność, którą już mamy. Albo wywalczyć jeszcze więcej. Właśnie. Kiedy w 2006 roku wyjmowałem z ramki rodzinne zdjęcie, zobaczyłem, że pod spodem jest zdjęcie Envera Hodży. Moja babcia włożyła naszą rodzinę w ramkę, w której kiedyś trzymała oficjalny portret dyktatora. Hodża tkwił tam przez lata, ukryty jak trup w szafie. W każdym domu jest ramka, która skrywa ból i wstyd. W każdej rodzinnej historii jest dyktator. Każda rodzina, świadomie lub nie, potwierdzała mechanizmy władzy i poddawała się im. W miejscu, gdzie kończy się droga, trawy napierają na wieś. Tam, na samym końcu, idzie mężczyzna. Mężczyzna jest czarną nitką wplecioną w roślinę. Napierająca trawa unosi go nad ziemię. Ja w ogóle myślę, że cały czas mam taki sposób myślenia pisarki, że jeżeli szukam bohatera, to tak naprawdę szukam jego opowieści i kiedy on zaczyna mi opowiadać, to natychmiast moja wyobraźnia pracuje jak film. To znaczy ja staram się w tej historii, która jest mi opowiadana, znaleźć właśnie punkty zwrotne, jak najlepiej sobie wyobrazić bohaterów, którzy tam się pojawiają, jakby przewijają przez całą tę opowieść. Szukam scen symboli. Jakby, i to jest takie cudowne, kiedy znajdę odpowiedniego opowiadacza i on rzeczywiście zaczyna rozsnuwać tę opowieść obrazami. I ja to wszystko widzę. I widzę ten daleki kadr. Widzę to zbliżenie na bohaterów. Jakby też w taki dość naturalny sposób staram się tak prowadzić moich opowiadaczy, żeby oni nasączali historię szczegółami i żebym ja, słuchając ich, każdą tę scenę mogła sobie wyobrazić. Idzie Ada przez wąskie przejście między torami a rondem. Staje Ada na przejściu dla pieszych, próbując zajmować minimum chodnika. I znowu się dziwi. Kto to wymyślił? Po linii koła stłoczona kawalkada nacierających na siebie karlich budynków z tektury i blachy, z bibułą w oknach. A potem przerwa i tumult wieżowców i przerwa, karle budynki i wieże gmachów i połysk i brud i przerwa, bieda z azbestu i kurzu, bogactwo na kredyt i kot.
Czy masz poczucie, że pisanie to spełnienie twoich marzeń? Tak, i to coraz bardziej jestem pogodzona z pisaniem, bo jednak rzeczywiście było, szczególnie kiedy czekałam na wydanie Bukaresztu, bo 6 miesięcy czekałam na wydanie tej książki i miałam takie przeświadczenie, że to jest jeszcze moment, kiedy mogę zmienić swoje życie i pójść w zupełnie inną stronę. Byłam przed 30. Wydawało mi się, że jednak to życie jest tak trudne i wymaga tylu wyrzeczeń i też borykam się nieustannie z jakimiś problemami finansowymi, jednak. Szczególnie wtedy, tak. Że to nie chcę całe życie mieć takiego poczucia, że coś poświęcam, że to życie mogłoby być łatwiejsze. I jednak teraz po napisaniu Albanii jednak widzę, że to jest pewna droga i że w jakiś sposób te pewne decyzje się tak splatają ze sobą. I że to jest jednak radość, że mam takie, a nie inne życie, że miałam te lata spędzone w Rumunii, miałam lata spędzone w Albanii. Gdzieś jest dookoła ta rzeczywistość Grecji, która się pojawia chociażby przez to, że mój chłopak jest pół Grekiem i ma rodzinę w Grecji, więc jest w ogóle ten aspekt takiego bałkańskiego życia, za którym ja zawsze tęskniłam. I jest mimo wszystko ta nieprawdopodobna wolność. To, że ja naprawdę funkcjonuję poza systemem, co z jednej strony jest potwornie obciążające i bardzo wpływa na moje poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony jakby ja się budzę każdego dnia i decyduję o tym, jak spędzę ten dzień i co zrobię. I oczywiście wiąże się też to z wielką samotnością, że bardzo dużo czasu spędzam ze sobą. I tak naprawdę za każdym razem, jak wychodzę do ludzi, to jest bardzo świadome i też w jakiś sposób łączy się z pracą. Ale jednak jest mnóstwo takich godzin introspekcyjnych, kiedy muszę się zastanawiać nad w ogóle warsztatem, nad tym, co piszę, jak piszę, czego chcę jakby od tego mojego pisania. No i po prostu tak naprawdę to też chodzi o to, żeby stworzyć sobie taką narrację, żeby to nie było obciążeniem, żeby się po prostu pogodzić z tym, że taką wybrałam drogę, już na pewne zmiany jest za późno i teraz muszę tak zorganizować sobie to życie, żeby zminimalizować zużywanie się, zminimalizować zużywanie się zasobów psychicznych. Czym jest przeznaczenie? To rzeka zdarzeń, która płynie przez nasze życie. Wyobraź sobie, że życie jest rzeką złożoną z dwóch strumieni, które łączą się ze sobą. Pierwszy to los, wszystko co dzieje się za sprawą Boga lub fatum, wielkich sił poważniejszych od Ciebie. Jesteśmy wobec nich bezbronni. Ty urodziłaś się w Polsce, ja w Albanii, w takich a nie innych czasach, nic od nas nie zależało. Ale jest też drugi strumień, nazwę go determinacją. Wszystkie te wydarzenia, na które mamy wpływ, które kształtujemy za pośrednictwem naszej woli. To, co chcemy zrobić, kim chcemy się stać. Każdy chciałby, żeby te dwa strumienie utworzyły jeden nurt, aby ślepy los odpowiadał na nasze predyspozycje i pragnienia. Los, nie możemy przed nim uciec, ale możemy stawić mu opór. A powiedz, czym jest dla Ciebie szczęście? Wydaje mi się, że szczęście to jest życie w zgodzie ze sobą, po prostu. I szczęście to są te wszystkie drobne rzeczy, które składają się na ten taki długofalowy spokój. Że jakby w różnym momencie, kiedy jakby robię sobie taką kontrolkę, czy jestem w tym miejscu, w którym chciałabym być, to okazuje się, że tak. Że szczególnie teraz, jakby po 35 urodzinach mam takie poczucie, że ten czas po prostu się przesypuje i że chciałabym, żeby ta reszta mojego życia biegła w takim dosyć spokojnym i miarowym rytmie. I to jest szczęście.